Dzień dobry, witam serdecznie w mobilnym punkcie bezpłatnych porad prawnych kanału poznajfakty.pl. Szanowni Państwo, zwróciły się do nas dwie osoby z pytaniami bliźniaczymi, można powiedzieć, podobnymi, dotyczącymi prawa do zachowku po zmarłym rodzeństwie. Pierwsze pytanie zadaje pani Krystyna, która pisze o tym, że nie dostała zachowku po zmarłych rodzicach. Rodzice przepisali gospodarkę na brata, mieli emeryturę. Brat z kolei umierając przepisał całą gospodarkę bratanicy pani Krystyny, czyli swojej córce, jak rozumiem. I pani pyta, czy w świetle prawa należy jej się zachowek. Tato zmarł 7 lat temu, brat 2 lata temu, a mama w 2009 roku. Zachowek należałby się po rodzicach. Jak najbardziej, bo zstępnym, czyli dzieciom, wnukom przysługuje zachowek po rodzicach, natomiast roszczenie jest przedawnione. Roszczenie o zachowek przedawnia się po 5 latach, więc no, gdyby pani próbowała go dochodzić, to osoba, w stosunku do której no, wystąpiłaby pani z takim roszczeniem, czyli prawdopodobnie jej brat, mógłby podnieść taki zarzut przedawnienia. Natomiast po bratu, który zmarł 2 lata temu, no i tutaj teoretycznie można było pewnie myśleć o wystąpieniu z pozwem o zachowek przeciw bratanicy. Sytuacja wygląda inaczej, bo prawo przyznaje uprawnienie do zachowku najbliższej rodzinie zmarłego, czyli zstępnym, dzieciom, wnukom, ewentualnie prawnukom, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy. Nie przysługuje uprawnienie do zachowku rodzeństwu. No, mimo że no, w pewnych sytuacjach rodzeństwo może być nawet powołane do dziedziczenia ustawowego, to jest dość daleka kolejność dziedziczenia, bo taka sytuacja ma miejsce w przypadku braku zstępnych, małżonka i przynajmniej jednego z rodziców. Wtedy rodzeństwo może być powołane do dziedziczenia ustawowego, ale zachowek rodzeństwu nie przysługuje. Tak tutaj prawo spadkowe stanowi i rozstrzyga. No i podobne pytanie zadała inna użytkowniczka, która pisze o tym, że jej partner zapisał jej darowiznę w testamencie. Znaczy, rozumiem, że no, nie wiem, czy zapisał darowiznę, czy po prostu zapisał jakiś majątek w testamencie, czy jakieś polecenie spadkowe w testamencie, ale akurat w tym przypadku nie ma to większego znaczenia. Pytanie jest takie, czy po jego śmierci dwie siostry, z którymi nie ma on kontaktu od 50 lat, jak pani pisze, mogą ubiegać się o zachowek? No i odpowiedź będzie taka sama. Rodzeństwu prawo nie przyznaje prawa do zachowku, więc siostry nie będą mogły ubiegać się o zachowek, ale nie dlatego, że nie ze względu na ten brak kontaktu, czy ze względu na to, że darowizna została przekazana osobie spoza grona ustawowych spadkobierców, ale po prostu ze względu na to, że rodzeństwu zachowek nie przysługuje. To wszystko z mojej strony. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.